Terenia TV i Frame Running Terenia, klub Wrocław przedstawia. Międzynarodowe zawody Frame Running Kopenhaga 2024. One, two, three, put your eyes on me. Five, five, six, my feelings are mixed. Seven, eight, nine, I just follow the signs. Ten, ten. Wiele wyrzeczeń, ciężki trening i mnóstwo pracy, której nie sposób zauważyć, poprzedziło ten wyjazd, który choć atrakcyjny z wielu względów do łatwych nie należał. Przede wszystkim długa droga wymagała odpowiedniej logistyki, zabezpieczenia w odpowiednim czasie przerw i postojów oraz wcześniejszej rezerwacji transportu promem do Szwecji. Wydawało się, że wszystko jest poukładane, gdy nagle tuż przed samym wyjazdem przełożono godzinę rejsu promem. W tym momencie runął cały plan. Wcześniej trasa była rozłożona tak, by w pierwszy dzień przygotowań do zawodów z samego rana przybyć na miejsce. Po zmianie okazało się, że ekipa dotrze na miejsce całą noc przed czasem, a duński organizator całego eventu nie zgodził się, byśmy za dodatkową opłatą nocowali wcześniej. Niestety przybycie dobę później też nie wchodziło w grę, ponieważ od samego rana czekały już międzynarodowe klasyfikacje sportowców, na które nie można było się spóźnić. W tej sytuacji całą ekipę czekał nocleg w busie, na parkingu, ponieważ budżet nie pozwalał na rezerwację hotelu. I nagle, niespodziewanie, gdy tą informacją podzieliła się nasza menadżer i organizator wyprawy ze swoją znajomą panią Magdaleną Szarek, okazało się, że jest polska rodzina w Szwecji, która mieszka dosłownie godzinę drogi od Kopenhagi. Iza i Janek mieszkali tam już kilkanaście lat. I to oni właśnie zaproponowali, że udostępnią całej ekipie na nocleg swój dom. Jak to bywa z polską gościnnością, to nie był tylko nocleg, a przemiłe spotkanie, które ubarwione zostało przepyszną kuchnią Izy. Dalej miało być już tylko łatwiej. Następnego dnia z samego rana ekipa Frame Running Wrocław ruszyła malowniczą trasą ze Szwecji do Danii. Zawody oraz okres przygotowawczy zostały zorganizowane na stadionie lekkoatletycznym przynależnym do szkoły w dzielnicy Kopenhagi Bagsværd. Na miejscu ekipa z Wrocławia spotkała Gerlinde, znajomą zawodniczkę z Holandii, która przekazała, że jej ekipa jest na miejscu od poprzedniego dnia. To wprawiło wszystkich w lekki dysonans, ale mając w pamięci przemiłe chwile z Izą i Jankiem, już nikt tym się bardziej nie przejął. Następnego dnia od samego rana zawodnicy wrocławskiego klubu Teresa i Piotr stawili się na międzynarodowych klasyfikacjach sportowców, które ruszyły z opóźnieniem i trwały bardzo długo. Teresy trwała od godziny 9.30 do 14.15, z przerwą na przejście na bieżnię i powrót do sali na ponowną serię testów. Piotra klasyfikacje składały się z dwóch części i trwały jeszcze dłużej, bo aż łącznie dwa dni, przez co stracił dwa starty na 100 i 800 metrów. Po pierwszej części został negatywnie sklasyfikowany, dlatego cała ekipa z Wrocławia z team managerem na czele złożyła protest. Protest udało się złożyć dzięki wsparciu merytorycznym wielu osób, zarówno na miejscu, jak i z naszego kraju, a także naszego trenera, Gleba Wasińskiego. Drugą część międzynarodowej klasyfikacji Piotra tworzył i badał już inny panel klasyfikatorów. Po długiej obserwacji udało się i Piotr mógł startować w końcu jako pełnoprawny zawodnik. Zostały mu dwa starty na 400 i 200 metrów. Najpierw była 400, Piotr w swoim stylu potężnie wystartował i wręcz zdeklasował rywali, lecz w głowie najprawdopodobniej zostały jeszcze doświadczenia i stres z przeciągającym się procesem kwalifikacyjnym, niestety nie utrzymał toru na łuku, przez co został zdyskwalifikowany. W końcu zdobędziemy to. Okay? Okay? Dałeś sobie wszystko? Pilnuj linii. Teraz już masz wyprzedzić i pilnować linii. On cię już nie dogoni. To totalnie odmieniło Piotra, jakby coś w niego wstąpiło.
zamiast rozpaczać, powiedział, że następny bieg pójdzie znacznie lepiej. I bieg rzeczywiście poszedł wręcz idealnie, książkowo. Piotr pobiegł na miarę swoich możliwości, zdobywając drugie miejsce. Radość była nie do opisania. Teresa w Kopenhadze startowała już po raz trzeci. Choć jest juniorem, to jest bardzo doświadczonym zawodnikiem. Ale tym razem nie walczyła z rywalkami, a dosłownie z bólem, który powstał przez odparzenia w okolicach kroku. W każdym starcie z skrzywionym grymasem na twarzy dała z siebie 100%, co sfinalizowała 3 złotymi medalami w kategorii T71U16. Oprócz Piotra i Teresy, z wrocławskiego klubu startowała również Tola Jakubczyk w klasie Open. Tola to utalentowana zawodniczka z wielkim potencjałem i choć w niewielu zawodach do tej pory startowała, to tu pokazała, że jak się mocno skupi i zmotywuje, to jest w stanie powalczyć o medale i tak było tym razem, zdobywając 2 srebrne medale na 200 i 400 metrów. Ogólnie to był bardzo specyficzny czas, z jednej strony spotkania z międzynarodowymi przyjaciółmi, miłe słowa, z drugiej nieustanne przeciwności. Doskwierająca to ostrym słońcem lub skrajnie chłodnym deszczem pogoda. To zaś niesamowite wsparcie, empatia i zrozumienie. Dodatkowo dał się odczuć panujący chaos podczas trwania eventu, obsuwające się i przedłużające godziny startów, brak profesjonalnego miejsca do rozgrzewki i brak możliwości schronienia się przed deszczem. Zaś stroma, niebezpieczna i jedyna ścieżka do stadionu oraz zbyt krótka odległość hamowania przy 100 metrach sprawiły, że kilku zawodników na szczęście bez uszczerbku na zdrowiu przewróciło się. W związku z powyższym pewien dysonans nieustannie się utrzymywał. Na plus ekipa z Wrocławia oceniła posiłki oraz to, że każdy z naszej reprezentacji spotkać się mógł z naprawdę cudownymi ludźmi z całego świata. Wymienić poglądy na temat procesów treningowych, rehabilitacji zawodników, czy sposobów radzenia sobie z dolegliwościami związanymi z mózgowym porażeniem dziecięcym. Pod tym względem to był nieoceniony czas. Team manager rozmawiał z wieloma odpowiednikami innych państw i nawiązał interesujące dla rozwoju klubu kontakty, przy tym zdobył nowe doświadczenia. Podobnie trener Gleb i organizator wyjazdu, prezes naszego klubu Edyta Jastrzębska. A sportowcy mieli okazję poznać i porozmawiać z zawodnikami z całego świata, czego przykładem była Terenia, która jako już weteran tych zawodów, tylko mocniej zacieśniała relacje z koleżanką z Francji Ewelinę, z Polem z Niemiec, czy ze swoją bratnią duszą Yumi z Tajwanu, z którą bardzo sprawnie porozumiewała się za pomocą translatora w smartfonie i przetańczyła cały bal na ceremonii zakończenia. Are you ready to come out of the dark, out of the shadows, and into your destiny? Are you going to go after me? You must evolve. The world has changed. It will never be the same. Teraz to kleimy tu.
Mimo wszystko to był dla drużyny z Wrocławia bardzo ważny i udany występ. Łącznie zdobyli 6 medali, w tym porówno 3 złote i 3 srebrne. Zdjęcia Antoni Jastrzębski. We'll be right back.